posłów ziemskich. Kto prowadzi, bo to jest tak. Ponieważ w tamtym tygodniu jeden z posłów naszego sejmiku ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej, został aresztowany na 48 godzin, pan Wojciech Strąg, kilka dni przed drugą sesją sejmiku, w niejasnych okolicznościach, bez podania kwalifikacji prawnej, a z aresztu doprowadzony na przesłuchanie w charakterze świadka. A zna pani nazwisko prokuratora i sędziego, bo byśmy już od razu to podjęli. Od razu, bo to od tego trzeba zacząć. Tak. To upoważniam panią, żeby na następnej sesji, bo to byśmy od tego zaczęli, ale jak nie mamy prokuratora, no to mówimy ogólnie, prawda? To jest bardzo ważne. Także mogą się takie represje powtarzać, powinniśmy zbierać. Ale może się dowiedzieć. Niech państwo by się dzisiaj jeszcze dowiedzieć. Nawet teraz, się pani udało teraz. I ja także jestem represjonowana. To zaraz o tym będziemy mówić. Słuchajcie, bo to jest bardzo ważne. Pan Krzysztof jeszcze. Bo musimy od razu tego prokuratora... On nie jest w areszcie. Ja wiem, ale prokurator wydał nakaz, tak? Czy ktoś go zatrzymał, czy policja? No ktoś go musiał zatrzymać. 48 nawet może policja. Szanowny Panie Marszałku, Szanowne Panie i Panowie Marszałkowie, Szanowni Posłowie Ziemscy. Krzysztof Leszczyński, Marszałek Sejmiku Ziemskiego Prowincjonalnego Ziemi Łęczycko-Sieradzkiej. Ja tylko chciałbym wnieść o rozszerzenie punktu dotyczącego osób objętych infamią. Chciałbym, aby ta lista została rozszerzona o 4 polskich europarlamentarzystów głosujących w Parlamencie Europejskim za zmuszeniem Polski do przyjęcia obowiązkowych kwot uchodźców. No bo uzasadnienie. Sejm walny na sesji ubiegłej, ostatniej sesji w Niepołomicach głosował nad objęciem infamią przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. Czyli logicznym się wydaje, aby teraz objąć polskich parlamentarzystów, europarlamentarzystów. Lidia Geringer de Oedenberg, Danuta Hübner. Jeszcze raz, Lidia Geringer. Lidia Geringer de Oedenberg. To jest Polka. Reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim. Druga osoba? Danuta Hübner, to jest była polska komisarz. Róża Thun. Tak. I Michał Woni. Chyba logicznym się wydaje, jeżeli objęliśmy infamią. Dziękuję. Proszę Państwa, zanim ja zacznę, jeżeli Państwo pozwolicie, zacznijmy od tego ostatniego wniosku, żeby z nami się liczono, bo jesteśmy organizmem sprawczym i Państwo powoli to widzicie i ja bym chciał, żeby tak cały czas było. Jesteśmy organizmem sprawczym i niektórzy, ja trochę dostaję w tym momencie adrenalinę, jak takie coś słyszę, bo wiem, że jesteśmy skuteczni. Natomiast muszę, no nawet mi tu podpowiada poseł z ziemi koszalińsko-słowiańsko-koszalińsko-słowiańskiej, pan Cezary, żeby wytłumaczyć to z infamią. Otóż, drodzy Państwo, infamia jest to prawo naturalne, które polega na tym, że każdy organizm żywy, jak się Państwo przyjrzycie, każdy organizm żywy ma swój organ obronny, tak? Zwierzęta mają zęby, pazury i tak dalej, i tak dalej. Tak Stwórca pomyślał, w sensie teologicznym, czy w sensie ewolucyjnym, jak to woli, ale Stwórca tak pomyślał, że każdy ma pewien instrument obronny. Otóż jak się postawi te zwierzęta obok siebie, to widzimy lwa, prawda, widzimy węża, widzimy jadowite węży i wiemy mniej więcej, jaki jest system obronny. Człowiek, gdy go się postawi jako gołą postać, no to wydaje się bezbronny kompletnie, prawda? Otóż właśnie on ma element obrony postaci infamii. To jest prawo naturalne. Ja nie wytłumaczę Państwu dokładnie, ale jeżeli przyjrzymy się na przykład Islamowi, gdzie tam jest fatwa, czyli klątwa, jeżeli przyjrzymy się innym plemionom afrykańskim, wszędzie funkcjonuje coś takiego, w kościele funkcjonuje ekskomunika. Drodzy Państwo, widzimy wyraźnie, że wszyscy do tego doszli. Czyli jeżeli wszyscy dochodzą do sytuacji, że klątwa może odnieść skutek, to znaczy, że jest to prawo naturalne i że ono działa. Bo gdyby to jedna jakaś organizacja, czy jedna część społeczeństwa do tego doszła, no to byśmy powiedzieli, że to jest jakaś sekta, czary mary i tak dalej. Jeżeli wszyscy tego dochodzą, znaczy, że to jest skuteczne. Kiedy to jest skuteczne? Sięgnąłem opinii egzorcysty. Bardzo wysoko postanowionego egzorcysty. Zaciekawiło mnie to. I zapytałem się, proszę mi zaopiniować, co to jest infamia. Z punktu widzenia Kościoła oczywiście jest to odejście od zasad wiary i tak dalej, prawda, nieprzestrzeganie zasad i tak dalej. Z naszego punktu widzenia jest to odejście, czyli przyczyną infamii jest odejście od zasad moralnego postępowania, budowania wspólnoty, czyli dobra wspólnego, etc., etc. I infamia polega na tym, że społeczność zgromadzi się w pewnym momencie. Jeżeli to są ludzie sprawiedliwi, tak mi wytłumaczył egzorcysta, jeżeli to są ludzie sprawiedliwi i wydadzą taką opinię o członku społeczności, że on jest infamią, famia to jest sława, infamia to jest niesława, czy obejmujemy cię niesławą,
to oddziaływanie jest takie, że my Cię nie chcemy. Odrzucamy Cię z tej społeczności. To jest rzecz w czasie pokoju. W czasie wojny, gdy wybucha wojna, ta sytuacja zamienia się w sytuację zdrady. Jesteś zdrajcą i powinniśmy Cię nawet zabić, prawda? I zasada infamii była taka, że infami z infamisa mógł zabić, żeby się uwolnić od infamii. To są straszne reguły naszych przodków, bo my nawiązujemy do przodków, ale one działały, czyli objęcie infamią było zakazem podawania ręki, odkłaniania się, no właśnie odpowiedziane na wezwanie na pojedynek i tak dalej. Człowiek tracił zdolność honorową. I to było bardzo skuteczne. Dam tylko jeden przykład. Jakbyście Państwo sięgnęli po Radziejowskiego, tego co teraz pod Ujściem, szybko Sejm objął go infamią, ponieważ on bez walki poddał Piły. Pamiętacie? Ujście. I od tego zaczęło się polskie nieszczęście. Od razu został objęty infamią i on całe życie, był bardzo zamożny człowiek, walczył o zdjęcie tej infamii. Cały majątek sprzedał i na końcu Sejm mu zdjął tą infamię. Bo na czym polega też zdjęcie infamii? Zdjęcie infamii polega na tym, że te osoby powinni publicznie przeprosić, prosić o wyznaczenie jakiejś pokuty, jakiejś kary i wtedy my możemy zdjąć infamię. Czyli ta osoba musi się zachowywać w sposób nawiązujący do budowania wspólnoty, a nie demontowania wspólnoty. Czyli jest to instrument paranormalny, byśmy powiedzieli, instrument, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale on jest skuteczny. Jeżeli prześledzicie Państwo infamię, jaki wydawał Sejm Walny, to one były nadzwyczaj skuteczne i to każdy wie. Ja myślę, że każdy wie i każdy się już tego obawia. W związku z tym nie wiem, czy to wystarczyło, drodzy Państwo. Jest